Wakacje tuż za rogiem, dlatego jak szukacie gier w naprawdę dobrych cenach, zapraszam Was na Instant Gaming. Tutaj są naprawdę niezłe promocje, więc moim zdaniem no, nie warto przepłacać. Można kupić grę taniej, także coś można zaoszczędzić. Wpadnijcie, pierwszy link w opisie i zobaczcie ceny gierek. Dla przykładu gra Farming Simulator 22 kosztuje tutaj 120 zł, także naprawdę dużo, dużo taniej niż normalnie. No nie ma co przepłacać, słuchajcie, nie ma co, także zapraszam Was do Instant Gaming, kupicie tu gry w naprawdę dobrych cenach. Siemanko, z tej strony Koli, znam Was w kolejnym odcinku serii MPG i na samym początku chciałem Was poprosić o zostawienie łapeczki w górę, słuchajcie, i subskrypcji. Zaczynają się wakacje, także chciałbym też na początku życzyć Wam wszystkiego dobrego, oczywiście w okresie wakacyjnym, żeby fajne wakacje były, więc myślę, że jak zostawicie łapkę w górę, to Wasze wakacje będą po prostu najlepsze z dotychczas, tak? I napiszcie hashtag wakacje w komentarzu, niech będzie, przypnę Wam oczywiście serduszko i wpadnijcie też do Instant Gaming, bo tam macie gierki w naprawdę dobrych cenach. Zobaczcie, bo jak planujecie kupić jakąś gierkę, no to po prostu tam możecie znaleźć ją taniej, czyli po prostu sobie zaoszczędzicie, więc myślę, że warto tam zajrzeć, link jest w opisie, poprzyglądajcie sobie, bo na pewno są jakieś fajne oferty. A co my dzisiaj będziemy robić? Budzę się w celi, budzę się rano, tak jak co dzień, już od miesiąca. Widok mam tylko taki, jak widzicie tutaj. Tylko tak, krzaki, nic nie widać, tylko widzę te policyjne, te. I siedzę, co tu mam? Zlew, kurczę, kibel, no i decha do spania, tak mnie pleci. Panie Rusiu. O, witam. Panie Rusiu, kochany, tutaj. Witam. Jak dzionek mija dzisiaj? O, przepraszam, a co pan taki miły dzisiaj? Jak dzionek mija? Czy tutaj wszystko dobrze, nic nie brakuje? Głodny pan może nie źle, jest. Źle, proszę pana, źle i ja zapomniałem, oj, przepraszam bardzo, ja zapomniałem. Co jest grane, widzowie? Co jest grane? Policjant? Taki milutki. Znacie? To jest ten sierżant, czy jak to tam? O, patrzcie, otwiera. Kto jakiś? To jest ten Jacek Ściera. Co on taki miły? Proszę, mogę wyjść? Zapomniałem tutaj otworzyć, jak najbardziej, proszę, proszę pana tutaj. Dobra. Wyjść, jak najbardziej. Proszę, można niech sobie pan, zejść niech ze schodów pan, tam. Niech pan skuwa, nie ma problemu. A nie, w życiu nie trzeba tu nic skuwać, to nie ten, tam zejdzie pan ze schodów tu elegancko. What? Nie, przepraszam. Co jest zgrane? Co pan taki dzisiaj miły, kurde? Proszę zejść tutaj. Codziennie mnie pan męczył. Ja chciałem przeprosić jak najbardziej, panie Jarku. Za co? Chciałem przeprosić. Proszę pana. Ja tutaj, nie, to całe te nieporozumienie, to wszystko to... Jakie nieporozumienie? Co się dzieje? Takie żarty tu, wie pan jak, o co tu chodzi. Jakie żarty? Takie żarty i to wszystko było. Co żarty? Tu oczywiście ten, już tutaj, to co tam ta starsza pani ta przyniosła tutaj, te pieniądze tam było, ile 5000, proszę jak najbardziej, ja tutaj wszystko daję, żeby tu wszystko... Dziękuję. Ale że co, że ja dzisiaj wychodzę? Proszę jeszcze pięć, żeby tu wszystko, wiadomo, zapomnieć. A pięć to skąd? Co... Drugie pięć? Nie, to ode mnie, taki prezent, żeby tu zapomnieć, żeby... Aha, no chętnie wezmę. Żeby co było zapomnieć, panie Jarku. Proszę pana, czyli mam rozumieć, że ja dzisiaj wychodzę? Tak, jak najbardziej w końcu! Tak. Proszę już pana. Już siedział swoją znaczy... Proszę pana, powiem panu tylko tyle. Jest pan dla mnie zwykły... Za mało, dobrze, proszę jeszcze pięć. Czy to będzie teraz, zapomnijmy wszystko ten, żeby tu żadnych komendantów. Proszę pana. Do komendanta niech. Panie komendancie! Ale to komendanta tutaj nie ma, komendanta. Tak? Na drugim. Proszę pana, powiem komendzie. Panu tak. Jest pan dla mnie zwykłą gnidą, chamem, prostakiem. I proszę pana, ja tego tak nie zostawię. Nie zostawię. Ja tu miesiąc czasu siedziałem. Niewinny. Ja będę żądać odszkodowania, proszę pana. A wie pan od kogo? Będę żądać odszkodowania? Za mało? 15? Myślę, że... Proszę pana, 100 tysięcy i myślę, że możemy porozmawiać na ten temat. Co mam mówić w sądzie? Matko Boska, jeź. Myślę, proszę pana, że... Powiem tylko panu tyle. Nie rozumiem tego. Co się wydarzyło i będę chciał po prostu to zrozumieć, myślę, że na stopie sądowej. Bo zostałem naprawdę mocno pomówiony, proszę pana, spędziłem tu ponad miesiąc. Ja już wszystkie paznokcie obgryz. Proszę pana, mnie to nie interesuje, ja przez miesiąc czasu to i palce prawie odgryz. Proszę pana, powiem panu tylko tyle, siedziałem tu ponad takie miesiąc. Takie nieporozumienie straszne. No takie straszne nieporozumienie i to przez kogo, proszę pana? Widzi pan? Powiem panu ja tyle. Ja palec teraz odgryzam, już paznokci nie mam.
Nie, pan zostawi ten palec. Palec niczemu nie winien. Pan po prostu chciał mnie wrobić. Jak zwykłego chama, proszę pana. A to, ile ja ucierpiałem psychicznie i fizycznie przez ja rażenie... Ja palec odgryzam chyba. Proszę pana, to, ile ja ucierpiałem przez... fizycznie i psychicznie przez rażenie prądem na krześle elektrycznym oraz... Ale ja już pana tak mocno nie bił. Ja już pana tak mocno nie bił aż. Pan proszę nie wymyślił. Pana, panie Jarusiu. Proszę pana. Proszę pana, ja tak mocno nie wymyślam. Pan się to zdziwi. Inni koledzy mocno bili, ja tak mocno proszę nie proszę pana, pan się zdziwi, bo to nawet będzie udowodnione wszystko. To nawet będzie wszystko udowodnione, proszę pana. Ja mogę jeszcze dzisiaj przybić więcej. Proszę pana, na dzisiaj... Jeżeli do wieczora pan przyjedzie 100 tysięcy, to możemy usiąść i porozmawiać, co mam mówić, co nie. Ale nie muszę się zgodzić, tak? Ale możemy porozmawiać. Jak 100 tysięcy pan przywiezie na podwórko. Jejku. Możemy już pojedźmy. Ja pana odwiozę pod chałupę. O, pod chałupę odwiozę. A muszę siadać tu na pakę, czy mogę tutaj? Można, jak najbardziej tutaj obok mnie. Obok mnie można usiąść. O, skurwa. Tu nie ma problemu. Dobra. Sygnały włączać, czy nie? Proszę pana, już bez sygnałów, nie będziemy szopki robić, tak? Bez sygnałów, dobrze. No. Dobrze, bez sygnałów, będziemy jechać. Co pana, mógłbym zapytać, co pan taki zestresowany? Tym radiowozem, czy którymś tutaj pan wybierze? Proszę pana, no, bym wolał, wie pan, tym pojechać, tym. Dobrze, dobrze, jak najbardziej. Bo ten mi się źle kojarzy. Który? Który? O tym. Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Tutaj, proszę pana, tym. Już, przepraszam, przepraszam. Proszę pana, czy mogę wiedzieć, co czemu... Czemu pan taki zestresowany? Co się wydarzyło? Nie, ja nie jestem zestresowany. Ja po prostu tutaj... Co się wydarzyło, proszę pana? Aż tak powiem panu, że ciekawy troszkę jestem. Nie, ja nie jestem, Jak mógłbym zapytać oczywiście. Wiecie pan, nie, proszę pana, czyżby prawda wyszła na jaw, że jestem niewinny? Matko Boska. Proszę pana, o, przez pole jeszcze komuś. Proszę. Tutaj ja nie mam rady jechać. Słucham? Wszystko dobrze? Dobrze pan czuje? Halo? Serce kuje. Proszę pana, zatrzymaj się pan. Zatrzymaj się pan, wyjdzie pan z samochodu. Panie. Wszystko git? Proszę pan, bo jeszcze pan mnie tu zejdzie. Nie, ja dam radę, dam radę. Mogę jechać jak coś. Nie, ja dam radę. Poczekaj pan na mnie. Ja na piechotę nie będę szedł. Proszę pana, powie mi pan to słowo. Czyżby prawda wyszła na jaw, że jestem niewinny? Ja nie dam rady jechać. Obawiam się, proszę pana, że chyba prawda wyszła na jaw. I liczy się pan teraz z konsekwencji. Panie Jarusiu, czy pan by pojechał? Dam radę. Proszę siadać obok. O, ja usiądę z tyłu. Nie, siada pan obok. Ja usiądę z tyłu, bo ja będę... Tak? Ja usiądę z tyłu. Poproszę pana, żeby pan z tyłu usiadł. Poproszę pana, żeby pan z tyłu usiadł, panie Jacku, proszę siadać. Proszę siadać. Ja nie umiem jakoś do tyłu wejść, jakoś mnie blokuje. Proszę pana, wejdzie pan, panie. Pan teraz jakoś się poczuje. Psychika blokuje. Poczuje się pan jak bandyta. Poczuje się pan. Mnie psychika blokuje. Panie, będziesz pan tu siedział? Proszę pana, niech chociaż dobra, pan jakoś raz się poczuje jak ja, jak bandyta. Proszę pana. Ja będę to najgorszy. Ja już wszystkie palce ogryz. Klapę zamknąłem, proszę pana. I jedziemy. Gdzie jedziemy, proszę pana? Gdzie pan chce? Proszę pana, do lasu. Pana tam zostawić. Dzisiaj jadę. Proszę pana, co pan tam skubie? Palce. Dobra, jak tu się syreny włącza? Panie, jak to się tu... Tam pan musisz przyjść. Bandytę wiozę! Patrzcie, ludzie wszyscy! Wiozę bandytę! Dobra, wyłączę sygnały, żeby problemów nie było. Nie będę panu problemów robić. Proszę pana, odpowie mi pan na pytanie. Prawda wyszła na jaw, tak? To nieporozumienie okropne. Nieporozumienie jakie? Ja chciałem jakie? Po prostu mieć dobry stopień w ogóle i ja już myślę, że bandytę dobrego. Widzi najlepszego. Pan? Niestety. Ja trochę po prostu niedomówienia były. Niedomówienia, proszę pana, to będą jak ja złożę wniosek do sądu, odszkodowanie. Wtedy będziemy mogli powiedzieć. Porozmawiać wtedy będziemy mogli. I co pan zrobi, jak ja żądam, proszę pana, z kilku milionów za ten czas. Od pana, z pana rąk. Kilka milionów. Ja już będę musiał na linę.
Ach, proszę pana. A nie pomyślał pan, jak ja się czułem, jak siedziałem w więzieniu? Nie pomyślał ja pan o tym? Nie, dalej się chłuszczam będę. Nie pomyślał pan o tym? Się będę chłuszczał. Ciekawe, czy pani Janina jest w domu. A zajadę na podwórko, proszę pana. Zajadę. Ja mogę wszystkich przeprosić. Proszę pana. Proszę wszystko... panią też przeproszę, wszystkich. Proszę pana, wychodź, wysiada pan. Teraz powiem panu tak, syreny mogą się palić. Mnie to nie obchodzi. Liczę na jakieś wyjaśnienie od pana. Ja się pomylił. Słucham? Ja się pomylił. Pan się pomylił i co to ma znaczyć, że pan się pomylił? Najgorszy błąd. No ale proszę pana, co mi to zmienia, że pan się pomylił? Co to znaczy? Ja już nie muszę być komisarz. No myślę, ja że ja mogę już... być najgorszy. Proszę pana, ja to myślę, że po tej sytuacji to pan, no komisarz. Ja nie chcę do więzienia. Proszę pana, ja myślę, że po tej sytuacji, no to pan już niestety nie będzie komisarzem, tak? Jezu. Ja myślę, że to jest nierealne w ogóle. I nie wiem, co pan ma zamiar z tym zrobić, ale ja się cieszę, proszę pana, tylko tyle, że sprawa w końcu się wyjaśniła i jestem u siebie w domu, jak ja tu dawno nie byłem. Mój ogórek. I to wszystko wie pan przez kogo? Przez pana! Co ja teraz mam zrobić, panie? Te gnido! To przez ciebie! Panie Jarku, co ja mam zrobić? Proszę pana. Ja na kolanie mogę przeprosić. Nie, wstaje pan. Proszę pana, przyjedzie pan do mnie wieczorem, przygotuje pan 100 tysięcy złotych i możemy zacząć rozmowę, okej? Okay? Skąd ja takie pieniądze? To już wie pan, to już jest sprawa taka, gdzie mnie to nie interesuje. Pamięta pan, jak pan mówił, że pieniądze chce? Na adwokata i żeby na widzenie? Pamięta pan? Pan się wtedy nie interesował, skąd? Ja nie pamiętam. Tak? Nie pamięta? To całe szczęście, że pan adwokat jak przychodził, to wszystko nagrał. A? Łyso panu teraz? Wszystko jest, proszę pana, nagrane. Jak pan adwokat przyszedł... Czy ja już mogę jechać? Rozmowa z panem jest nagrana. Czy ja mogę pojechać, czy ja muszę na piechotę? Dobrze, jeżeli pan chce, do dzisiaj, do końca dnia ma pan czas. Może przyjechać w ręku, w walizce może być. Czy ja mogę pojechać już? 100 tysięcy i możemy... Czy ja już mogę pojechać, panie Jarku? Bo inaczej, proszę pana, to będzie pana koniec. W sądzie, pana koniec! Czy ja już bym mógł pojechać? Zezwalam. Może pan już stąd jechać. Jeszcze raz najbardziej serdecznie. Już mnie z mojego podwórka! Raz! Najserdeczniejsze. Za wszystkie. Wypad! Za wszystkie krzywdy. Za wszystkie krzywdy sam się proszę. Boże. Mam to, proszę pana, gdzieś. Wypad! Już pojadę. Już! Już! O nie. Proszę pana! Wieczorem 150 tysięcy ma być! Jest! Już! Wypad! Zobaczcie, on się zaraz rozbije. Patrzcie, jak poszedł drift. O skurczybyk. O kurde, czekajcie. Wszystko dobrze? Ty, gościu, żyjesz? O Jezu, jak mi się w głowie kręci. Spierdzielaj mi stąd! Najokropniej mi się kręci. Raz mi stąd! Radiowóz jeszcze rozwali, zobaczcie. Pa. O nie, brama to już jest moja. Widzowie, w końcu jestem wolny. W końcu jestem tu, gdzie chciałem być przez ostatni miesiąc. To było naprawdę wielkie nieporozumienie. I jeszcze tak nigdy nie było w historii mojego kanału, że ja miał z miesiąc czasu siedział w więzieniu. Masakra. Nie wiem, co ja mam teraz tak naprawdę zrobić. Zaraz zadzwonię do mojego koleżki Kuby, może żeby do mnie przyszedł. I wtedy po prostu pogadamy, więc najwyżej zaraz wam też coś dogram. Dobra, słuchajcie, no nie wiem, z pół godzinki minęło. Jedzie już do mnie Kuba, bo dzwoniłem do niego. Kurczę, do pani Iny też dzwoniłem, ale nie odbiera. Mi się wydaje, że ona może być w kościele. Więc, o, ktoś trąbi. O, zobaczcie, jest Kuba. Dobra, otworzy mu bramę, niech wjeżdża. Kurde, bo to dzięki niemu wyszedłem z tego więzienia. Zobaczcie, jak szybko. Dobra, czekajcie, zamknę tylko. Cyk. No i będzie można coś zacząć w końcu działać. Nie jestem w więzieniu, to jest to. Wolność. Dobra, ciach. Chwilkę pogadamy i... Siema, Kuba. Cześć, Jarek, jak tam u ciebie? Siema. Sobie? Ty, dobrze, wszystko na razie, kurczę, dobrze, no. No, już ja słyszałem, że tam dzwonili już do mnie, nawet wcześniej, przed tym chyba, jak tam cię no. Przywieźli, oni już dzwonili, przyjechał, że... kurde, no przywiózł mnie, nie? Ale ten chłop jakiś przestraszony strasznie taki. No, oni ogólnie tam wszyscy przepraszali, to nawet komendant sam tam przepraszał i w ogóle tam podobno jakieś zgromadzenie dzisiaj było. To on pewnie, wiesz, dostał tam... Nie wiem, ale dziękuję ci za to, że to załatwiłeś. Ale na pewno on już jest degradowany, wiesz?
z tego swojego stanowiska, tak. I to jest jeszcze na niższe niż miał wcześniej. Wiesz, że on mi dał chyba 10 tysięcy, czy tam 15, kurde? Za to, żebym nic nie gadał? Ale nie, to słuchaj, to musisz oddać. Tak? No, to trzeba będzie oddać i... A mógłbym ci to dodać, żebyś ty oddał, bo ty będziesz pewnie... Nie, to wiesz co, najlepiej było, jakbyśmy zaraz pojechali tam na komendę i wszystko ten... Oddali? Tak, bo to trzeba będzie, to też sprawa dowodowa będzie. Ale szkoda, że to mnie przydało, dobrze, że... Dobrze było, żebyś, wiesz, miał to jakoś na dyktafonie chociażby coś, no ale no wszystko mam! No, co? Wszystko mam nagrane. Jakie cudem? No kurde, przecież ja miałem telefon przez cały czas. I co, nagrałeś to? No nagrałem. Co ty gadasz? No tak, wszystko mam nagrane teraz. No to chłopie, no to tym bardziej już mamy kolejny dowód jeszcze. Tu ale muszę to czemu oddawać? Ci dał te pieniądze w ogóle? Żebym nic nie mówił, powiedział, że mam tutaj, że tak 15 tysięcy, żeby troszkę zapomnieć. Czy tam po 5 mi dawał, nie? Ja mówiłem, że nie. Nie, słuchaj, to trzeba oddać, bo... To można zaraz w sumie nawet pojechać, ja mu to bo wiesz, oddam, to jest przekupstwo, no nie? I tu już nawet nie chodzi o jakieś konfidencenie czy coś, bo ja wiem, że ty tam nie lubisz takich rzeczy. No ale to będzie po prostu potrzebne do zrobienia, to będzie nasza karta przetargowa, do... kolejna tak w sumie. No ja rozumiem, no. I tak tam tych dowodów mamy pełno, by nam starczyło i w ogóle, no ale też nie ma co, żeby on później to jakiś przekręt robił i się jakoś usprawiedliwiał czy coś. Tylko trzeba to zanieść, będzie kolejny dowód. Bo wiesz, ty i tak dostaniesz jakieś na pewno grube odszkodowanie za to, co nie? No właśnie o to chodzi, dlatego mówię, no. A ja, tutaj mi już to raczej, tam niepotrzebne. Wiesz, to nie jest już kwestia bycia jakimś konfidentem, no bo chyba sam wiesz, co oni ci robili przez jakiś czas, no, przez jakieś nieporozumienie, no nie? Właśnie o to chodzi. Twoim kosztem chciał się, no nie wiem, co on chciał osiągnąć w sumie. Dlatego mówię, no ja na pewno tego tak nie zostawię. Tyle ile ja czasu tam spędziłem, ile czasu zmarnowałem przez siedzenie w więzieniu dla moich widzów, nie mogłem nagrywać odcinków. Więc ja dziękuję bardzo. Słuchaj, chłop chciał, żeby o nim w gazetach gadali, o tym wszystkim w ogóle. No to co, no to dostał chyba jakąś tam rangę, kurde, nie wiem, czy tak to tam się nazywa. Nie, ale to wiesz, to nie wszystko, on będzie zawieszony na razie w tych całych funkcjach pełnienia służby. Moim zdaniem i słusznie. I teraz będą się procesy odbywały, bo ja już papiery stosowne tam złożyłem. Także słuchaj, spokojnie. Moim zdaniem bardzo słusznie. Nie ma czegoś takiego, nie może czegoś takiego być, tak? To nie może dogadałem się jeszcze i jako materiały dowodzące będą nam służyły tamte nagrania z więzienia, jak i wcześniej z komendy. Także tylko podobno coś tam gadali, że on jakieś nagrania pokasował, że niektóre kamery były wyłączane, jak ty byłeś przesłuchiwany. Wyłączał. To też, ale spokojnie, to dobrze, on nie ma prawa czegoś takiego robić. Wiesz, te kamery wyłączał są wyłączane. I wtedy gadał inaczej, nie? No i dobra, i teraz ty będziesz mógł powiedzieć, co będziesz chciał. Co on dyktafon przez dyktafon to było wszystko sfałszowane też, bo on no kazał mi grać, bo ale było krzesło elektryczne i walił mnie krzesłem. Okej, ale patrz, te nagrania mówisz, że sfałszowane. No tak. Ale to wszystko da się dojść, że to było montowane jakoś tak dalej. Znaczy to nie było montowane, po prostu on mnie krzesłem napierdzielał i kazał mi mówić, ja mówię, nie no już dalej nie dam no rady, tak, nie? Ale pomiędzy tymi, co ty tak się zgadzałeś po prostu od razu? Czy to nie, było po prostu nie. Cięcia były robione? Nie, no na właśnie początku, i wszystkie te cięcia będą widoczne, było widać, że co pytanie jest załóżmy cięcie czy coś w tym stylu, aha, tak? No to wszystko będzie udowodnione. Tak samo z kamer, on nie ma prawa wyłączać kamer, w ogóle nikt nie ma prawa wyłączać kamer, kamery są po to, żeby ciągły materiał był. Rozumiesz? No tak. I w tym momencie, kiedy on wyłączał kamery, to wszystko, co ty powiesz, będzie brane jako prawda. Rozumiesz, o co chodzi? No i bardzo dobrze. Ty powiesz, że on do ciebie z kałacha strzelał w tym czasie i ty łapałeś kulę zębami. Ale rozumiesz, o co chodzi? Ja ty powiesz, że on do ciebie z kałacha strzelał, a ty kulę zębami łapałeś. Albo nie wiem, dupą przechwytywałeś. No ja rozumiem. Rozumiesz, o co chodzi? I to będzie brane jako prawda, no bo on wyłączył kamery, a nie powinien tego robić. No i to jest jego minus. No i szacunek. Także moim zdaniem powinieneś powiedzieć, że strzelał do ciebie z kałacha, a ty pośladkami to po prostu łapałeś i że jesteś Spidermanem. No i dobra, no to tak będę gadać. Nie, no oczywiście wiesz, ja żartuję, ale... Ale to akurat... Nie, ale ja wiem, o co chodzi, dlatego no mówię, no ja tego tak na pewno nie chcę zostawić, bo takie rzeczy nie mogą się dziać i ja jestem, nie wiem, czy pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Jak takie, na takie coś będzie człowiek pozwalał, to będą tak cały czas robić. Nie, ja przysiedziałem miesiąc, a niektórzy mogą jeszcze więcej przysiedzieć, bo żebyś ty nie przyjechał, to prawdopodobnie bym siedział po prostu więcej, nie? Dłużej. Nie, już tam, wiesz, to... Ja, słuchaj... Nie? Dzisiaj muszę tylko, wiesz, odpocząć, bo to w domu to inaczej. Odpocznę, ale jutro coś pokminię i na pewno ci jakoś to wynagrodzę. Nie mów, ile też... Trzeba, słuchaj, powiedz, ile jeszcze pieniędzy, nie, za to.
bo to no wiesz, tak, 1 500 100 900. Zaraz się piwa napijem, będzie kwita. Tylko chodź jeszcze, podjedziemy tam złożyć te papiery i dobra, i będziemy dawać. To dawaj, jedź. Wsiadaj i jedziemy. Kurde, widzowie, jak ja się cieszę, bo teraz nagrywam, nie? Vloga. To nic? A nie, nie ma, nie ma problemu. To widzowie. Witam serdecznie widzów. Widzowie, kurde. My tu nic takiego nie mówiliśmy, że wiesz, że nie można ten. Tak, widzowie, kurde. Tak się cieszę, że nie mogę, bo czekajcie, muszę tak. No skór pierdzielone. Dobra, patrzcie, dobra, idzie. Dobra, możemy jechać. Oddam to, słuchaj, bo mnie to niepotrzebne, po co mi te pieniądze? Nie mogłem nie brać w ogóle. Tak, tak. A tak to on powie, że ja od niego pieniądze brałem specjalnie. Nie, dlatego, to, tam, to co on powie, to akurat już wszystko jest praktycznie brane jako kłamstwo, więc... No dlatego mówię, no dlatego, ale lepiej oddać, nie? Żeby później tam nie... Tak, tak. A masz światło zapalone? A kurw! Uuu, 360, ty, to ci powiem, że ty kaskader jesteś. To nic się nie dzieje, bo to wiesz, ten samochód, on... O zobacz, jest, o zobacz, tu chyba ten policjant co jechał, mu się chyba niedobrze zrobił, gdzieś się zatrzymał. Co ty jalasz? A to rady wozem cię odwozili, tak? No. Ty, zobacz, policjant. Jest ktoś? Nie ma. Może się zatrzymamy, co? Może on gdzieś zemdlał. Czekaj, czekaj, bo no. Dawaj, zobaczymy, czy gdzieś tu jest. Ty, bo to halo, wiesz. Panie. Halo, halo. Nie, no nie ma, co? Słuchaj. Nie ma nikogo tam w krzakach? No ja nie widzę tu. Ty, no tu też nie. Dobra, tam. Dobra, dobra, słuchaj, nie, mi... będziemy, nie będziemy dzwonić, będziemy ty, ale na komendzie, no to, jak... to powiemy. No ale będziemy na komendzie, to powiemy, że ja od niego stoi. Pieniądze brałem, to na komendzie mam po prostu je odłożyć, powiedzieć, że on próbował mnie przekupić? No tak, no to wiesz, odciski kurde. Zdejmą, nie? To jedziemy, człowieku, no to dawaj. No bo ty tam dotknąłeś się rękami zapewne, nie, ale... Oj, ale to co to mnie interesuje? No, to nic, no. Poczekaj, 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 bo kurde muszę, o, teraz cię widzę. No i co ci jeszcze mogę powiedzieć? No cieszę się, bo kurde zobacz, mam tyle teraz rzeczy na roboty, posiałem pola. Z jeszcze ile? Miesiąc, miesiąc czasu myślę, no miesiąc tak naprawdę, miesiąc pół minus, plus minus, nie? I żniwa będą. Także, o kur, dobra, jedziemy. Jedzie, bo jedziemy, ten samochód bo tu jest. Lekko kraksę żeśmy mieli, ale jedziemy, ten samochód to jest pancerny, to wiecie, to widzę, tak, że nic, nie musi nic nie stanie. Nawet jak, nawet nie boli, słuchaj, jak się nim dachuje czy coś, to... Dobra, dawaj, nawet jadę, nie czuć. Pójdę, odłożę i no tyle. No pójdziemy, ja tam z tobą pójdę, pomogę wyjaśnić i w ogóle. Tak, bo to mi to niepotrzebne. Nie. Weź tutaj, mam teraz tu już możesz zajrzeć pod komisariat w ogóle, bo to... O kurde. Tak, bo już teraz, teraz my tu jesteśmy VIP-ami, słuchaj. Dobra, to widzowie, czekajcie, tylko kurde zaparkuję, no to żebyś nie przydzwonił. Dobra, widzowie, słuchajcie, no ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. W końcu jestem na wolności i pod ten komisariat przyjechałem tu po raz ostatni, mam nadzieję, że już nigdy mnie coś takiego nie spotka. Słuchajcie, dziękuję wam wszystkim, co mnie wspierali przez ten czas, co byłem w więzieniu, ale już teraz nie ma żartów. Zaczynamy i lecimy z filmami i mam nadzieję, że będzie fajnie, także zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, kto jeszcze nie ma, bo będziecie żałować, bo no naprawdę myślę, że fajne filmy, niedługo też vlogi wrócą. W niedzielę będę w Szepietowie, nie wiem, czy ten odcinek wychodzi poniedziałek, raczej nie. W niedzielę, słuchajcie, będę w Szepietowie, a w sobotę będę w Kurpiowskiej Krainie, także jak ktoś chce się zobaczyć, to zapraszam. I co? Ja na Instagramie ogólnie będę informować, gdzie jestem i tak dalej, także ja się z wami żegnam i widzimy się już w kolejnym odcinku, także trzymajcie się i do następnego. Na razie. Do widzenia. Thank you.